Godzina ósma minut dziesięć rano. Jest to pora przyjazdu pociągu pośpiesznego z zakopanego do Warszawy. Lokomotywa drży jeszcze jakby i otacza się kłębami pary, zmieszanej z mgłą poranną. Zmęczeni całonocną podróżą ludzie suną przez szary peron, tłoczą się niemrawo przy oddawaniu biletów, przechodzą przez olbrzymią poczekalnię, aby wyjść od strony miasta pakują się wraz z tobołami między cztery ścianki czarnych taksówek które jak wstrętne duże robaki wiozą je między posępne domy rosły opalony chłopak stanął na stopniach dworca uwolnił ręce od ciężaru dwóch zniszczonych walizek i począł wycierać sobie twarz kolorową chustką od nosa jego wesołe oczy błądziły po wszystkim co go otaczało tupnął parę razy obcasem w stopień Wsłuchując się w kamienny dźwięk, dźwięk miasta. Skierował wzrok w mgliste niebo, przesunął nim po mokrych dachach, westchnął i stał tak z chustką w ręku, namyślając się, gdzie skierować swe kroki. Mógłbym pójść do ciotki, ale Boże, ten cuchnący parterowy pokój z ich czworgiem po moim zakopiańskim komforcie, nie, to nie dla mnie. A przy tym chciałbym trochę pracować. Cóż robić u diabła? Wynająć jakąś ciupkę i płacić sześćdziesiąt złotych to też nie interes. Zakłopotany był, co mu nie przeszkadzało patrzeć wesoło na ludzi. Odmówił tragarzowi ruchem głowy, jakby chciał się usprawiedliwić, że stoi tak tutaj z tymi waliskami. Schował chustkę do kieszeni, gwizdząc cichutko. Tak, nie ma rady. Trzeba pójść do Zygmunta, bo o ciotce nie ma co myśleć. Znowu wpadnę ze swoimi płucami. Chwycił rzeź walizki i skręcił w ulicę Chmielną, ale przypomniał sobie, że Zygmunt mieszka na Nowiniarskiej, wsiadł więc do taksówki. Jadąc widział szyldy i wystawy sklepowe, pomyślał, że jeszcze wczoraj był w Zakopanem. Przypomniał sobie wspaniałą plastykę gór w śniegu, zdrowe mroźne powietrze i dzwonki sań. Spojrzał w ołowiane niebo. Na wilgotne domy i zabłocony trotuar zrobiło mu się smutno. Pocieszył się, że marzec w mieście zawsze jest taki, ale oczy jego straciły swój wesoły blask. Rześka, staruszka, wskazała mu drzwi na pierwszym piętrze. Przyjaźnił się z Zygmuntem, ale nie był u niego nigdy. Adres miał w liście. Przeczytał na drzwiach samo tylko nazwisko Stukonis i zapukał. Drugi raz musiał zrobić to gwałtowniej. Otworzył mu zaspany Zygmunt. Był w bieliźnie i uskoczył szybko w głąb mieszkania przed chłodem. Ujrzawszy w świetle pokoju gościa, powiedział radośnie: Jak się masz, Salis? Bardzo jestem zadowolony, że Cię tu widzę. Siadaj, opaliłeś się? Salis usiadł. W nosie miał jeszcze zapach kawy i ustępu, tam z kuchni. Machinalnie odpowiedział: Tak. Spojrzał na umęczoną snem twarz Zygmunta, podszedł do niego i ucałowali się. Zygmunt w kalesonach i koszuli na środku pokoju zadawał pytania, drapiąc się w plecy, czy dostałeś mój list? No widzisz, tak jest tutaj. To ty pół roku siedziałeś tam w tym zakopanem, ale chyba teraz jesteś już zdrowy. Tak, czuję się zupełnie dobrze. Chorowałem długo i nudnie. Te pół roku suchego kaszlu, połykania świeżego powietrza na werandzie i rozmyślań, bokiem mi już wylazło. Mam wrażenie, że może trochę zinteligentniałem, wiesz, samotność tego, ten. Tam jest tylko ładnie, zwłaszcza jeśli chodzi o przyrodę, ale żeby z tego korzystać, trzeba być zdrowym. No, teraz jest już lepiej. Mam nadzieję, że możesz tu mieszkać, mówiłem z matką. Patrz, takie tu urządzenie, o, to jest ten pokój, ale spać będziesz w walkowie, w kącie postawić ci się łóżko, mm, bo widzisz, chodzi mi o to, żebym mógł pisać. Ostatnio nic nie robiłem. Jeśli się ma jeden lat, to nie należy poprzestawać tylko na marzeniach o Sławie. tak jak my to wszyscy robimy, nie wyłączając i ciebie. U ciotki nie mogę, bo ciasno, a oprócz tego przyzwyczaiłem się do pewnych wygód, jak własny ręcznik i grzebień. Kto tu jeszcze mieszka? No jakże? W tamtym pokoju matka i dwie panienki. W tym tylko mój brat i jeden student. O, widzisz to polowe łóżko to jego? Agronom. Tu jest zupełnie nieźle. Matka wychodzi rano razem z jedną z tych panienek do zajęcia. Zostawia kawę na płycie. Druga panienka uczy się akuszerii. Czasem nie ma jej cały dzień, a czasem jest, ale taka spokojna. Mówię ci. Fajnie jest. Mój brat chodzi do szkoły chemicznej. Śpi na tej kanapie. Może się kawy napijesz? Nie? No to ja będę pił, bo jeszcze śniadania nie jadłem. Salis podszedł do lustra, poprawiając sobie krawat. Zastanowił się nad ceną tego kąta i zaraz zapytał A nie wiesz, ile będę musiał płacić? Zygmunt jadł śniadanie. Z ustami pełnymi jadła odpowiedział, że nie wie, że jest to sprawa matki. W jego głosie salis odczuł ciepło przyjaźni i nieprzywiązywanie wagi do tego pytania. Nieuchwytna sztuczność na początku rozmowy znikła teraz, i obaj poczęli sobie gawędzić serdecznie. Mówili o tym, co ich najbardziej interesowało. O tej swojej tak młodej literaturze, o kolegach, z którymi tworzyli razem grupę piszących że ufleniwy, a tamten niezdolny, ale zaraz spojrzeli sobie w oczy i roześmieli się, bo nie wiedzieli, co o sobie powiedzieć. Przez okno pokoju wpadało anemiczne miejskie słońce i jasna smuga światła padła na bosą nogę Zygmunta. Patrząc na nią, Salis myślał o rannej mgle i o tym, że słońce tutaj jest takie blade, a noga Zygmunta niezbyt czysta zapytał zaraz czy będzie miał gdzie pisać na co zygmunt wskazał mu biurko było ono wielkie i szerokie z blatem pokrytym czarną ceratą w wielu miejscach poplamioną atramentem stały na nim buteleczki jakieś większe i mniejsze trzy muszle parę figurek z gipsu i jedna z miedzi czy brązu przedstawiająca robotnika z wzniesioną do góry pochodnią prócz tego wazoniki Dwie stare gąbki, mnóstwo obsadek ze stalówkami i bez, leżały na nim gazety, i rozsypany był tytoń i okruchy chleba. Zygmunt skończył jeść, przeciągnął się i powiedział: No, Lucek, rozejrzyj się. Możesz nawet iść do drugiego pokoju, bo w tej chwili nie ma tam nikogo. Ja tymczasem pójdę do ustępu i potem zacznę się ubierać. Ale tyś nie widział mego Tomiku. Przejrzyj no pierwsza książka. Lucjan usiadł na otomanie i począł przeglądać książkę Zygmunta. Był to mały tomik wierszy, które Lucjan już znał. Począł więc rozglądać się po pokoju. Brak firanek w oknach czynił wrażenie jasności i pustki. Mimo że sprzętów było w nim wiele. Między oknami pod ścianą stała komoda z mnóstwem drobiazgów z dużym lustrem pośrodku i dwoma wazonami z wetkniętymi w nich pawimi piórami. W kącie pokoju obok otomany stała etażerka pełna książek, zniszczonych, kurzem pokrytych, papierów wruląc winiętych i buteleczek. Siedział na solidnej otomanie, wytartej nieco koloru bordo. Przed sobą miał stół z żółtą i brudną serwetą. Obok stało polowe łóżko studenta. Na ścianach wisiały przeróżne obrazy i fotografie. Mały aniołek z kwiatkiem w rączce obok poważnego, wąsatego mężczyzny. Grupa robotników pod ślubną parą. Dymiące kominy fabryczne przy całującej się parze. Kolorowe zwierzęta, jeleń uciekający przed sforą psów i myśliwym. Obraz Matki Boskiej z dwoma cięciami na policzku. Lucjan przymknął oczy. Z kuchni dochodziło kapanie wody, z niedokręconego kranu i postękiwania Zygmunta. Za okien głuchy gwar ulic. Zegar dał za wiele uderzeń w stosunku do godziny. Potem u Lucjana doszedł szum spuszczonej wody i roześmiany Zygmunt wszedł do pokoju. Począł się niedbale i szybko ubierać. – Słuchaj, Zygmuś – Zapytał lucyan, Skąd tutaj tyle tych buteleczek, obsadek, papieru? Mm, przeszkadzają ci, odparł z uśmiechem. Tutaj kreślarze dawniej mieszkali, to po nich. A teraz ten agronom, czy leśnik, też musi coś kreślić, bo często go widzę pochylonego nad stołem. Obejrzyj lepiej alkowe. Alkowa była jakby dużą wnęką pokoju. Mieściła się w niej dębowa szafa bardzo szerokie drewniane łóżko i nocna szafka panował tu stęchły mrok jalkowa zdawała się być bardzo oddalona od słonecznego pokoju lucjan rzucił okiem na miejsce gdzie miało stać jego łóżko i wszedł do kuchni aby przy zlewie umyć ręce nalał sobie jednak wody w miednicę, zdjął kołnierzyk i umył twarz kuchnia była ciemna bez okien zapalił więc światło i zaczął wycierać kark i twarz wilgotnym już ręcznikiem. Wzięło go jednak obrzydzenie i mokry, wydobył z walizki swój ręcznik. Teraz poczuł podniecenie, wywołane nieprzespaną nocą i swędzenie skóry na plecach. Poczuł silną erekcję i stanął pod kranem. Zimny strumień wody uspokoił go. Nieco tylko twarz paliła i w ustach miał niesmak. Najchętniej położyłby się do łóżka, ale nie miał go jeszcze. Zaś spać w ubraniu nie chciał. Postanowił pójść z Zygmuntem do kawiarni, miejsca spotkań cyganerii warszawskiej, żydowskich akwizytorów i plotek starych znudzonych Żydówek. Zygmunt, który nie miał stałego zajęcia, chodził tam codziennie, rano i wieczór. Również i Lucjan był stałym gościem Ziemiańskiej jeszcze przed swoim wyjazdem. Szedł więc. Pełen ciekawości, pewien zainteresowania, jakie wzbudzi wśród kolegów i znajomych po półrocznej nieobecności. Oto wyszli na ulicę i depczą rozsłonecznione błoto. Styka się tu dzielnica żydowska ze staromiejską. Mijają sklepy ku śnieży i widzą ulicę długą ze starożytnymi domami ulicy Freta u wylotu. Idą przez miodową. I Zygmunt opowiada rzeczy ciekawe. Jest co słuchać. Otóż dziadzia wyjechał w parę dni po tobie. Wie, że zawsze był tajemniczy. Tak i teraz wszystko stało się niespodzianie i momentalnie. Zrobił małe pijaństwo u Wrubla. Raniutko, w ostatniej chwili, udziudziany kompletnie wsiadł do samolotu i poleciał do Gdańska. Miałem list od niego. Potem posłałem mu swój poemat, pisany u wróbla na karcie menu, na co mi odpisał gdzieś z Casablanca, że płakał, że dostał ten poemat na statku o godzinie piątej nad ranem, w krwawej, czerwieni, z kacenjamerem. Wiesz, dziadzia sentymentalny, że odczytywał go wśród załogi i dziwek sportu. Wszyscy zalani, oczywiście. Widzę go z brudką, z długimi włosami, kiedy jak Chrystus stoi pośród całej tej grandy. I... Czyta ten wiersz. Uważaj, bo auto. Tak ja podczas wielkiej śnieżycy dostałem list właśnie z Casablanca. Pamiętam, że listonosz ledwo się do mnie dostał taka była zawieja. A mieszkałem poza zakopanem. I że wschodni kolorowy znaczek na kopercie dziwnie mnie rozczulił. Odpisałem mu zaraz i posłałem swoją fotografię, na co już odpowiedzi nie miałem. Czekaj, bo tu najważniejsza część. Siedzę ja sobie kiedyś w małej, a tu przychodzi Markowski i powiada, że widział dziadzie Krapczyńskiego w Rembertowie. Co ty na to? Zaczęli się obaj gwałtownie śmiać. Lucyan powiedział, że dziadzia lubi humbug. Kiedyś jechałem do Poznania i dziadzia dał mi list, żebym go wysłał. Niby on jest w Poznaniu. Zabawny. Może z tymi listami z Casablanca było tak samo. Wchodzili do wnętrza ziemiańskiej, więc przestali mówić już o tym. Lucjan zauważył kilkanaście znanych z widzenia twarzy, ukłonił się paru znajomym i usiedli przy bocznym stoliku. Była jeszcze dość wczesna pora i dlatego nie zastali nikogo z bliższych. Właściwie nie było tu nic ciekawego w tej zadymionej kawiarni. Złe powietrze, zwłaszcza odczuwał teraz Lucjan, bardzo. Opuchły beczkowaty kelner. Podał im dwie półczarnej, nie ukłoniwszy się nawet Lucjanowi, mimo że go poznawał i nie widział pół roku. Przed oczyma mieli bufet, i patrzyli na znudzone ekspedientki udające, że coś robią. Wiesz, powiedział Lucjan, kiedy jechałem tutaj, to w pociągu myślałem, jak dużo będę miał do gadania, a teraz nie wiem wprost, co ci mówić. Może za wiele mam tematów i nie wiem który wybrać mądra twarz zygmunta skrzywiła się od głupkowatego uśmiechu tak to się zdarza będziemy razem mieszkali to się wygadamy milczeli teraz i palili mając umysł wolny od pierwszych kłopotów lucian zastanawiał się co z nim będzie prywatne stypendium które otrzymywał przez cały czas pobytu w zakopanem skończyło się i w kieszeni miał zaledwie sto złotych. Trzeba wystarać się o jakieś zajęcie. Myśl ta zepsuła mu resztki humoru. Jakże nienawidził wszelkiej pracy, nie mającej nic wspólnego z literaturą. Pracował już w biurze i miał pojęcie, co to jest ośmiogodzinne siedzenie w dusznym wydziale pośród głupich ludzi. Jakież to było wstrętne. I co za rozkosz jest tworzyć, w myśli kombinować zawiłe sytuacje. Pieścić się głębią trafnej metafory lub pięknem mi muzyką zdania. O nie to, żeby zaraz pisać, zapisywać broń Boże. Wypielęgnować, wyszlifować w mózgu kawał prozy i dopiero na papier. No, może znajdę jakieś gazetowe zajęcie. I zaczął całować się z Turkowskim, który w tej chwili podszedł do nich. Opaliłeś się. Powiedział w przerwach między trzema pocałunkami Turkowski. Po czym usiadł i zaczął opowiadać o wojsku, bo niedawno ukończył swą półtoraroczną służbę i bardzo leżało mu to na sercu. Był aplikantem adwokackim i miał opinię dobrego prozaika, mimo że pisał mało. Poprawiając ciągle binokle, głosem spokojnym. I o miłym brzmieniu skarżył się Lucjanowi na służbę, że wojsko go ogłupiło, zgasiło wszelką chęć do pracy twórczej. – Chodzę jako czadziały i masę śpię. Lucjana czekało to w najbliższej przyszłości. Spodziewał się jednak, że go zwolnią ze względu na płuca. Słuchał Turkowskiego i jednocześnie wyobrażał go sobie w czasie służby. – Tak, temu musieli zaszkodzić. Lecz zaczynają się schodzić żelaźni goście Małej Ziemiańskiej. Drobny krytyk, którego trudno byłoby wyobrazić sobie bezrogowych okularów na nosie, ociera się o wielkiego poetę Tamwima, mimo że w zeszłym tygodniu makiem swoich słów starał się rozbić beton jego sławy. Potem przychodzi szereg niedocenionych, Umiarkowanie antyszambrujących lub dumnie zerkających na ogłupiałe Żydóweczki, by dać miejsce jakiejś nachajce satyry, chłoszczącej w najmniej odpowiednie miejsca tempe społeczeństwo. Lucjan patrzy na kilku malarzy, siedzących w pobliżu, okutani w ciężką szatę dostojeństwa swych lat i talentów, siedzą z nakrytymi głowami, patrząc na siebie leniwie jak woły. Kiedy ujrzą młodego, wesołego chłopca, który ma siły zajmować się czymś więcej, jak swą sztuką, prychają jak stare morsy, szepczą między sobą zjadliwie. Lucjan doznaje wrażenia suchej impotencji i odwraca spojrzenie. Do stolika przysiada się poeta Gowornik. – Cóż to? Opaliłeś się, Lucjanie – powiada. – Wróciłeś z Zakopanego? – na to Lucjan odpowiada, że nie wrócił, że wcale się nie opalił. Wszyscy się śmieją. Gowornikowi jest głupio, co zresztą nie jest dla niego nowością. Nikt nie lubi tego trzydziestoletniego megalomana o prosięcych oczach. Brak mu wykształcenia i rozumu. Zdobył sobie lekką sławkę specyficznym rodzajem poezji sielskiej. Gowornik od razu przystępuje do swego ulubionego tematu: erotyzm i jedzenie. Zwierza się Lucjanowi ze swojej ostatniej miłości. Powoli wyjaśnia, że ona jest prostą dziewczyną, zdrową jak rzepa. Wiele więcej wartą od tych anemicznych panienek. Powiadam ci, jest prostą, identyczną kucharką. Bez romantyzmu. Ciałko ma, no, bielusieńkie z żółkami takie. Wyobraź sobie. Przy tym świetnie przyrządza potrawy. Powiadam ci, od czasu jak ją poznałem, tak mi, wiesz... Robota idzie pierwszorzędnie.